Hej Erwin, zgodnie z obietnicą przeżyłem, więc masz p***ane. W dniu dzisiejszym oczekuję, że zgłosisz się na komendzie myślną do maksymalnie godziny 21:25 ze względu na nasze śledztwo. Mamy do ciebie sporo pytań. Ta, idę się zgłosić na komendę. Jeżeli nie zgłosisz się do owej godziny, dobrowolnie, zgodnie z pismem, jakie otrzymałem od departamentu, wszystkie twoje biznesy, czyli przygodowo zekę statka, zostaną ze sobą przejęte oraz zamrożone. Dodatkowo wszystkie nieruchomości, w których jesteś posiadany lub możesz być z nimi ściśle powiązany, zostaną przeszukane czas tyka. Aha. Co z prezentem na dzień dziecka? Prezent! Jaki masz prezent dla mnie? Wydaję na ciebie przez całe życie rzeczy! Dałeś do mnie nic! Masz 15 minut, żeby zorganizować mi prezent życia, inaczej cię zabijam. Czas tyka, k***a! Lucynka. To bardzo. Halo. Witam, jaki masz dla mnie prezent? Dostałeś bardzo duży prezent. Jaki? No, duży przelew dostałem. Ty jeszcze chcesz ode mnie. Myślisz, nie, pierdol, dostałem? No przecież dawałam ci te pieniądze. To była pożyczka na katanę biznesową. Jaki prezent? Jest jakiś prezent, na dzień dziecka? To słuchaj, anuluję ci tą pożyczkę. Nie! Chcę prezent, postaraj się, jak mi powiesz, że jesteś na interwencji. Nie, nie mam interwencji od kilku dni i nie będę miała przez kilkanaście kolejnych dni. Czemu? No, L4 mam, ciążowe. L4 ciążowe. Ja pierdolę. Także nie jest na interwencji z tego typu. To co ty robisz? No właśnie, kurwa. No to masz tyle czasu, żeby zorganizować jakiś prezent jakiegoś, nie wiem, dużego misia, albo na przykład przejażdżkę krajoznawczą i ty nic nie robisz? Nie ma problemu, radiowozem? Zwykle byś powiedziała, no nie mam czasu, Erwin, bo mam interwencję, teraz nawet tego nie masz i dalej się mną nie zajmujesz? Ariu, jesteś matką? Prezent? 00 zgłasza. Ty robisz? 00 zgłasza i mamy, k***a, mamy. L4, by the way. L4, k***a, jest. L4. Zbyt 00 odbiera, przekazuje L4 i L00 bez odbioru, k***a. Spokój się i zacznijmy od tego, że fajnie będzie, jak mnie nie będziesz porywał, na przykład dzisiaj, okej? Okay? Czemu? Nawet kiedy cię nie widzę, to i tak ty jest jesteś tak, że mnie porywaj. Z tym targetem, bo masz two for you, rozumiesz? Dzień dobry, happy meal, k***a, rozumiesz? Mam jedną osobę, a mogę wynegocjować za dwie. Dobrze. Super, super. Bardzo, bardzo fajnie, że pod takim mam specjalnie. Ale Lucyna, w życiu. No. No, no nie ma problemu. W sumie za trzy jesteś taka gruba, ale już no powiedzmy, że dwie. Dobra, słuchaj, słuchaj. Jak jest prezent na dzień dziecka? Wymyśl co coś, masz 15 minut, inaczej cię zabiję. Dobra, widzowie. Siema, my żyjemy z Albertem, w razie czego jesteśmy dostępni. Dobra, gdzie jesteś? Nas złożyć na komendzie. Gdzie? Czemu? No, bo mechanicy robią to, co się z nimi pokłóciliśmy, nie? Czyli? W sensie policjanci, czyli wjeżdżają na warsztat, skanują auta i uciekają. Nie pier... Serio? No już donieśliśmy na niego, a ja idę właśnie auto kupić. Ja... Nie kupuj auta, musimy kupić bronię, kamzy i wszystko, przyda się. Spokojnie, jeszcze jutro poprosi spadek przejmuje. Dobra, żartowałem, to była ironia tego, co ja ostatnio miałem z tobą. Piekło Erwinka. Na bazie bądźmy. Dobra. Lukas! Cześć szefie, mam dla ciebie prezent na dzień dziecka. Serio? Dobra, to zaraz będę. Gdzie będzie? Gdzie się spotykamy? W sumie ten prezent to jest, że możesz mi oddać 2,5 miliona, nie ty. O, oczywiście, Lukas, właśnie miałem to robić, ale jest giga akcja. Chcą nam ZS-a zamknąć, mobilizacja. Będzie się trzeba spotkać i zmobilizować wszystkich. O! Masz 4 minuty na zorganizowanie prezentu czastyka. Halo. Masz 6 minut na zorganizowanie prezentu czastyka. Dobra. Cześć, tato. Ty uważasz, że grożenie się... To jest dobry pomysł na zorganizowanie prezentu? A co mam zrobić, jak matka nic mi nie daje? Nic mi nie daje! Jeszcze zawsze było mówione, że o, nie mogę, bo jestem na interwencji. A teraz mówię tak, co, nie masz dla mnie prezentu, bo pewnie jesteś na interwencji. Ona mówi, nie, mam L4 i nic w sumie nie robię. A i ja mówię do niej, wiesz, a, czyli nic nie robi. Dla ciebie to nie jest taka prosta rzecz. A czemu? Grożenie śmiercią tylko utrudnia to tobie. Tak tylko powiedziałem dla Beki o tej śmierci. No przecież bym nie dał matki. To byłby double kill! Biorąc pod uwagę, że on za chwilę porywasz. W ogóle, no nie! Co ty bało cię? Ja bym matkę własną porwał! No co ty, ja w zakonie pracuję! W zakonie pracuję! Z Bogiem! Z Bogiem! Teraz do niej się przepraszam. Halo. Przepraszam. Gdzie mój prezent? Namyśliłem. Czekam. 27 lat, widzowie, przypominam. Przepraszam. Halo. Gdzie jest prezent? Słuchaj, nie wiem się w tym nie. Czekam do 20. Jak to? Można bez prezenciku. Gdzieś. Tak! Gdzieś się spieszy dzisiaj.
gdzie mi się śpieszy? Stary, ja muszę znaleźć laboratorium, obronić ZS-a. Chyba jakieś rzeczy się dzieją dzisiaj. Słuchaj, no to pierw to zrób, a my będziemy mieli więcej czasu. Aha, 25312. Na interwencję mi się śpieszy. Co dzwonisz no, i nie odbierasz? Czy ty jesteś poszukiwany? Tak. Dobra, to dojdź tym Jerem Greenem. To dobra, pa! Dobra, widzowie. Nie mogę się powstrzymać. Jeden maluteńki dzwonek na komendzie. Mały. Ociupeńki. Ultra mały. Pościg mamy, ej, pościg, mamy gonienie z policją. Gdzie? Będziemy Tower Defense Strada, Tower Defense Strada, dawaj na Tower. Nie p***dol, k***wa, no nie! Zawsze dzwonię tym dzwonkiem p***donym. Halo. Mam nadzieję, że ty tym... Ja mam pościg, ja mam pościg, to nie żart. Ja mam pościg. No joke. Nie. Szybko, pomóż mi, pomóżcie mi. On ma pościg, ja pierd... Gdzie? Na triadę, jedna radiola, w***dol ją po prostu. Karbo, jadę na triadę, jadę na triadę. Dobra, zajebie, S. Słucham. Max Verstappen, normalnie już uciekłem, dobra. Jestem na niebieskim płocie. Kurwa. Mam do ciebie pytanie. No. Czy ty walnęłeś dzwonek znowu? Tak, ale jakie to stary RNG, że nagle znowu jak dzwoniłem zawsze. Ej, miałem karę śmierci. Jeśli na niebieskim płocie, Karbo, podjedź, by się będzie więcej jaska jego. Nie, po prostu podjedźcie, żeby mnie zgarnąć. A po co? No bo nie chcę wyjeżdżać. Ale brzydka fura, fuj. Jak brzydka? Nie ma. A chcesz zobaczyć coś fajnego? Patrzę, otworzą się, ale obrzydliwe. O kurwa, brzydka fura. Brzydka fura, widzowie, brzydko mają. We go. Dobra, biorę klucze do laba, zakładam maskę, widzowie. Spróbuj użyć te klucze. Możemy szukać nowego hitu Dawida Erwin, tak żebyś ocenił, czy się poprawił, czy... No dawaj. Teraz lepiej Dawidowi idzie, nie? Czuć potencjał. Jak jest nieźle chyba. Czekaj, bo zamyśliłem się, gdzie mam jechać. Na kostnicę. Z okazji Dnia Dziecka czata było. Ale g***a. Szpital na Kościce jest... Jak Erwin ocena nowej piosenki Dawida? Obrzydliwa, nie rozumiem trendu na szczerbatego pana, nie wiadomo czy do końca sprawnego. Co ty mówisz? Ej, zostaw wampira! Co ty mówisz, k***a? I'm just saying. Może jeszcze miśce byś źle życzył, co? I'm just... Co? Komu? To piesek Dawida. A co? Po prostu uważam, że zeszmacone zostało całkowite. Całkowicie wszystko. Dzień dobry, my tylko przechodzimy, przepraszamy. To tu? To tu? Kurde, nie to. Ale może faktycznie kostnica inna. Jak to nie tu, to można poszukać po szpitalach jakichś. O, tam nieraz jakąś kurwą spędziłem noc. No i widzisz, kom ci pojeżdżasz ty, to jednak. Tu jest szpital. Nieużywany chyba, nie? Nie, tata jest nieużywany. Co tu jak świeci? Ty, tu jest coś! Ej, było to? Użyj windy! Ja nie mam. Nie p***, że nie masz? No jak nie masz? Też nie mam, dawaj. Ty masz z kluczami. Dawaj, czekaj. Zejdź. Użyj, żeby... Masz bo z kluczami, my nie widzimy. Użyj, bo może być taka jak na kasynie, że będzie wzywanie. Ej! Z kluczami! Dobra. To tu jest laboratorium. No to wchodź. Wchodzimy? Nie dzwonimy po kogoś? We trójkę? No wchodzimy w trójkę, nie boimy się. SSN, dodaj mnie do tabletu, ty! Czekaj. Ten SSN? Jaki? 78, dodaj mnie, bo może być tak, że ten, że jak ty otworzysz to, to... Nie mam cash coina. Are you dump? Ile potrzeba? Wchodzimy? Dawaj.
Dawaj. Dobra. O kurwa. O kurwa. O kurwa. O kurwa. Ej, mam, użyj windy. No bo, no kurwa, bo używasz windy, no żeby stąd... Czekaj. Ej, mi nie zjadło. Czekaj, chodźcie, sprawdzimy, czy to jest dalej, czy ten. No możemy spróbować. Czekaj. A, dobra, po prostu w dwie strony. O kurwa. Ej, dobra, no. dobra. Git. Dobra, przeczeszmy to. O kurde, co się dzieje? Halo? Psz. A, nie ma was. Kurde. Na radio wejdź. O, bez kitu, wejdźmy na radio, no. Jakie radio? Jakie? 5, 5, 9. Dawaj. Okej. 5, 5, 9. Kurwa, ej, to jest zajebiste, co jest? To jest, kurwa. Może oni po prostu zrozumieli, jaki duży jesteś, Erwin, że potrzebujesz tyle miejsca. Chyba powiedział, co wiedział drugi. Chłop z miniganem. A to nie jest zbroja po prostu stojąca? A weź podejdź tam siebie. Nie, ty podejdź. Siemanko. Ty podejdź. O kurwa! Nie. Pardon. Ja pierdolę. Dobra, spido leży. Pierwsza część planu wyszła. Dobra, zajebiście. Mam kałacha, ja go napolę. Tylko zrób, weź bądź tym, agro. No nie, no musisz, no. Co muszę, kurwa? Ja dole. Nie. Klucze papa? Pytanie, co my mamy zrobić? O kurwa, aha. O, siema. Siema. Ty, to chyba trzeba medyka wezwać. To trzeba z głową. Dobra, no. Spido nie jest poszukiwany. On tak mówi moich czy twoich wtedy? O naszych, bo nas sprawdza. Cześć! Ała! O. Potrzebna pomoc. Pomoc na miejscu wystarczy. Tak, ciężko się wylosowało. Ała! Haha, został. Ała. My tutaj strasznie, tak delikatnie ciężkie tylko poturbowani, się, ciężkie, tak, ciężkie się poturbowani. Się nie ma co, nie tak naprawdę, nie ma co, nie ma co. Leciał ten zderzak sam plastikowy tak. I nas podkopał, jest git. Jest okej. Ponieważ po prostu zderzak plastikowy podciął, tak? Ładne ma pani włosy, jak taki ocean, tylko i taki ocean głęboki, bo jest ciemniejsza woda. Tak, głębia oceanu bym nazwał. Jest głębia oceanu. Jedziemy. Trzymajcie się. No po co my jedziemy? Po kamzy, po wszystko, no. A po co mamy jechać? Co, chcesz tam wbić we trójkę znowu jeszcze raz? Czekaj, where is David? Czy David Gilka nie jechał? Bo David potrzebuje 10 Lukasa minut. Już nie ma, no cóż, rip! Już poleciał na wakajki? Pewnie tak, to wątpię, żeby sam sobie Jezu, on ma tak przejebane. Dobra, weźmy wszystko, weźmy sobie kamzę, weźmy kamzę i musimy dobrać ludzi. I najlepiej jakiegoś Mercy, jakąś Mercy z Overwatcha. Żeby się Winston banka i stoi w środku. Ej, szczerze? Moglibyśmy wziąć takiego medyka, który by nas opatrzył, żeby nie czekać później. No ale medycy teraz zgłaszają takie rzeczy, nie mamy już zaufanych, pamiętaj. Na spokojnie, mam pomysł. No dobra. Spokojnie, pojedziemy po zaufanego medyka. Szukamy Angie Angel, dzień dobry. Angie Angel, siemanko, jest może Angie Angel? Czy jest Angie Angel? Angie Angel, no. Bo gdzieś powinna być. Czekaj, ja cię się spytam dla ciebie. No teoretycznie tak, ale... Jaki ona ma numer? O. Dobra, we trójkę z głową. Bez kitu, on zaczyna walczyć jak się do niego podejdzie, no nie? To wiecie, rozstawimy się mądrze i będzie daleka nic. Daleka go trzeba pizgać. Dobra. David? Halo? Bierz broń, bierz kamzę, bierz wszystko. Nie gonią. Po prostu wybiegli z gwiazdów i mnie odjechały. Dobra, więc tak, weź Angie, ja biorę Davida i jedziemy tam we czwórkę. Tak, mam, jesteśmy już na miejscu. Dobra, to pamiętaj, żeby Angie była dalej niż my. Jakby wiesz, o co chodzi, nie? Kolejny dzwoni, jaki Max ma objąć wewnętrzną jednostkę DTU? Prawdopodobnie. Ty, chłop mi daje jakie info. Okej, dziękuję. Reportuj dalej. To jakiś chłop mi daje takie info. Max Power ma przejąć DTU. Próbowaliście coś tu wyłączyć? Nie. A no właśnie, w sumie nie. Ale dobra, spróbuj. Nie. Myśli mi się wydaje, że to będzie easy, tylko po prostu... Bo Angie ma przypał już. Dobra, Angie, weź odejdź. Odejdź giga daleko, dobra? Żeby ciebie nie wciągnęło. Dobra, chodźmy. David, gotuj się. Tylko... Dobra. Dobra, i teraz tak, dobra, robot ja idę jest na górę. Tam. Ja idę na górę na balkon. Co się na górę?
Stick jedna Adventure. Jedna osoba go musi wylurować i z góry z balkonu go trzeba bić. Dobra. Ja już to raz zrobiłem, David, powodzenia. Nie podać jeszcze, nie podać. A to przebija to szkło? Właśnie nie, chyba nie. Tak do środka go tak trzeba. Prawda? Dobra, jesteś na pozycjach, to ja strzelę, zobaczę, czy przyjdzie. Dobra. Co to jest w ogóle za miejsce? Czad, co to jest za miejsce? I've seen it somewhere chyba. To jest ten? To jest z online baza? Nie, próbuję go tak ukryć. Uderzyłem! Nie, no na to robię! Agro! Dostał heady, 2, 3, może. Nie mnie. O kurde. Co to za gatunek tanka jest, kurwa? Winston, kurwa, na stydach. Jak kujczak świętej pamięci kiedyś przy Aloro, jak kujczak tego jak strzelał. Kujczak! Tylko to nie, na pewno nie kujczak. O kurde, leży ktoś. Idzie? Karbole. A już jakiś a może tu coś trzeba wyłączyć? A może tu coś trzeba wyłączyć, stary? Co jak on jest jakiś... Mi się wydaje, że on jest w ogóle jakiś nie do podtrzymania. O, zawiesił się na chwilę. Ej, dobra. Zajebij się teraz, pan. Szukajcie jakieś paneli. Ej, ja mam wrażenie, że my nic nie robimy, stary. Trzeba poszukać jakieś paneli na dole. Dobra, kajtuj go. A! Na Kajo też był taki twardy. Idę szukać paneli na dole. Kurwa. Nice. Luruję go na siebie. Zepsuł się, stoi w miejscu. Próbuję walnąć we mnie. Czy to już wielki napad na robota? Bruch. Chodzi sobie, na spokojnie. U góry coś było podobno. Ja go ciągle kąsać próbuję. Kąsam go, kurwa. Speedo, kąsaj go, ale tak, żeby nie zginąć. A ten. Chyba mam idzie na Davida. Niedobrze. David, żyjesz? No, kurwa. Dobra, kajtuję do końca. Dobra, ej, ja spróbuję wejść tam, gdzie on stał. Bo on pilnuje drzwi dalej, nie? Dobra. Weź, idź Spino tam, gdzie ja wcześniej byłem, żeby on poszedł do tego wejścia, gdzie my byliśmy. I ja wtedy tutaj zejdę. Weź rannych, w***ane w nich, widzowie. Jaka jest złota zasada, widzowie, ekipy? Najważniejsze, żeby Kamil Evron przeżył. Zeskakuje! Broń mnie! K***a, zamknięte! Ej, tu się wchodzi, nie? Na online. A tam na początku... Dwa zamknięte! Albo go trzeba jakoś zajebać? Chłop przyjął 700 kulę w tym momencie, nie on pewnie szans, ma klucz, ale... Robić. Właśnie może go trzeba czymś specjalnym. Pamiętasz, jak było z obcymi na stacji kosmicznej? Pamiętasz, jak było z obcymi na stacji kosmicznej? Trzeba było mieć laser guna. Atomizera znaczy. Chyba, że pilotem. Ale to nie jest gracz, on nie ma ID. Co oznacza? Że no, ja nie mogę odegrać pilota. To jest NPC. On broń zmienił właśnie. A nie, dobra, daj mi nion. Myślałem, kurde, RPG-a zaraz dostanę. Przeszukuję tu szafki. A sprawdź, to lobby na starcie. Sprawdzałem, kurwa. Tam nic nie ma. Ej, a może podpalić go albo coś? No chyba, że on ma tyle, stary, życia. Chyba się zepsuł. Pał się, ej, a może trzeba było przeżyć określony czas? Jednak wyciągnął minigada i celuje do mnie. Kurwa. Ty, a widzisz ten panel taki? PD to też NPC, a raz na milion też się da coś odegrać. Dobra, podchodzę do NPC-ta i odegrywam na mi. O kurwa. Ej, odagrował się. Dobra, i co teraz? Uj, idę jeszcze sprawdzić teraz. Nie masz jaj na mele? A więc to moja chwila. Jak uczyli mnie przodkowie? Katana i Maggora. Wojna na pięści. Ja versus blaszany robot. Ajła. Shiji nime nimi. A najpierw sprawdzę jeszcze tą górę. Agruj się. Ty kurwa. No i co? Kurwa. Jak coś to padłem. Mogłem iść z tą kataną. Angie. Angie. Siema. Nam się w sumie nic nie stało.
To była symulacja. Leciał samochód ogólnie i samochód. Tak, tak, NG, to jeszcze raz. Ja mam pomysł z taserem. Dobra, i ogarnę kartridża, ogarnę kartridża. Tak, odstaw, odstaw, a ja ogarnę kartridża. Matka, mam pomysł na prezent. Potrzebuję kartridża do tasera. Jednego. No tego ci na pewno nie wydać nie wydam, no. No kurwa matka, zostaw gdzieś po prostu. Tam gdzie? Ciągnij znów bawić. Nie ma szans. Mamusiu. Mamusiu, matulo. Mamciu. Grubciu. Ciężarna. Tiruwo. Tiruwo. To już słyszałam swojego brata dzisiaj, no. Lucyna. Jak to jest, że dobra, nie masz interwencji i dalej nawet nie ma prezentu na dzień dziecka? No ja już mam go przygotowane. Masz? No oczywiście, że tak. Nazwał ją Tiro. Ale to musisz gdzieś podjechać, czy co? Nie, bo jesteś poszukiwany. Wszystko to jest tak, such. Ja mam wszystko przemyślane. No dobra, 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 ogarnę. Dobra, może ja mam kartridż. Ej, a czy ja ostatnio nie dałem kartridży wszystkich jakoś totalnie losowo policjantowi? Miałem kartridże i chyba powiedziałem, że oddaję w prezencie coś takiego. Dobra, nie mamy kartridża. Skąd wziąć kartridża? Ogólnie myślałem, bo możemy się strzelać na ZTS-ie, ale możemy też wziąć kogoś bardzo ważnego z doju na przykład i zrobić jakąś akcję typu, że ja się stawię na ZTS-ie. Wiecie, no trzeba coś wymyśleć, nie? W momencie jak policja by nam uderzyła ZTS-a, to my uderzamy w co innego. No tak, tak, dokładnie, coś takiego. Nie w komendę, bo mają ich 20 prostu. Nie w komendę. Była afera. A, byliśmy żołądka żołandka, no to. Sorry. Nie, bo też trzeba o tym przekminić, bo szukamy tego radiowozu, ale chciałbym zrobić tak, troszeczkę taki motyw, jak był na kościele. Czyli, że policja przyjedzie zamknąć warsztat, a my powiemy, że... Słucham. Że mamy kogoś, nie? Nie wiem, pojeździ po jakichś napadach, car dealer, po... No tak, tylko że jak masz napad, to masz 15 jednostek, nie? Pojedzie, ale to cywilne auto. No ale to policja to nie ma przy sobie. Proszę jechać. My na czerwonym stoimy. Nie no, o teraz tak. Kolega ma problem z okiem. To czarek jest, no. Jednak nie wyjeżdża. Nie, on po prostu stoi. Jedzie. Bo dobra. A to nie ma broń przy tej, miał mundur na sobie. O, zajebie. Niech on wysiądzie, radiola to będzie jeszcze łatwiej. Radiola. Git, no ale stary. Dobra. Cześć, ja odholuję sobie tylko szybko kurę. Dobra. No. Dobra, wybiegam z łódce z broją. Cześć, czaruś. No, okej. Poddaj się. Czarek, będę potrzebował. Nie, dzisiaj jest, dzisiaj jest premia. No. Potrzebuję, żebyś oddał mi taser i kartridża. Taser i kartridża. Tak, tak. W sumie nic więcej. No, trzymaj. Dziękuję. Dziękujemy. Dobra. Ej, on mi też dał... No jedź. David! A, kieruj. Nie było mi szybki w tym aucie jako kierowca. Dobra. Dzwoń po NG. A jeszcze miałem przeć mordę, no jedź. Nie mam jej numeru. Mam pięć kartridży, to się już musi udać. Ja nie mam numeru, NG. Jak to nie masz? No nie mam. Dobra, ustawiamy się. Dobra, widzowie. Dobra. To jeszcze patrzę po tych szafkach, bo mogłeś coś przeoczyć. Tak. Właśnie, nie agrujmy go. I sprawdźmy. Do panelu? A, bo zwracaliśmy wszystko. Biegnę do panelu, jak nie, no to próbujemy chyba, nie? Knuckles Erwin, pastor z pastorem, Sir Erwin, magister teologii rzymskiej. Słucham. Komendant Paweł. Wszyscy, że podbieg do panelu? Tak. Na komendzie czekam na ciebie. Właśnie jadę na nią. O to super. Bo właśnie masz jeszcze pół godziny. Żartowałem. Dostałem motocykl od matki. Aha, k***a, co? Ej, ja też chyba. Prezent na dzień dziecka. No, k***a, bo tu jest morder... Teraz to zobaczymy. No kurwa, dobra. Robimy z taserem. Sneaky dobra, Adventures. Lurujemy go. Lurujemy w sensie. Co wie? To jest moja chwila prawdy. Zobany. Dobra, i teraz musi być chowajcie tak? Się z głową. Z głową. Zaraz się wypierdolę. Ten panel miał schakuj. Ja, ten drugi. Na siebie musisz karę, bo jak ja walnę, to będzie na siwego. Ja muszę do niego podejść maksymalnie blisko, a nie tak jak teraz, bo a teraz to on się odwróci. A nie chcesz spróbować tego panelu na drzwiach, który jest za nim? Wtedy? Bo ten panel na środku nic nie mogłem zrobić, a może ten drzwiak? Spróbuję. Dobra, no musisz powoli podchodzić. Dobra. Najpierw panel teraz drzwi... K***a. Weźcie go, wylurujcie jakoś... O, dziękuję. Dobrze, ten robot mnie słyszy. Wylurujcie go na górę. Chodzi do góry. A to nie lepiej, żebym ja go lurował tutaj, żebyś tego jeb... Dobrze, liże dla pastorka, widzowie, dobra. Nie ma k***a. Dobra, widzowie. Dobra, tejzuję go. I co? No, musi tak być, o, ej, wiecie co by było najlepiej, gdyby on stał tutaj, gdzie ja teraz, widzicie gdzie ja stoję? Ja go zza pilara. Speedo down. Musicie go tak zbejtować, żebym ja go zza pilara mógł dziabnąć. Ej, on schodzi, patrz, będę za tym pilarem.
Zrób tak, żebym ja go zrozumiał. Strzelił w ścianę raz, widzieliście? David, bejtuj go, weź strzel. Próbuję ściągnąć go do nadchodu. Tak, 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 i ja wtedy bym... O k***a, to go ściągnął. XD! No i ch... Ale może za daleko byłem. Czekaj, jak się przeładowuje? R nie działa. Użyć kartridża musisz. O ja pierdolę. Dobra, czekaj, myślałem, że muszę mięsień ten co zawsze. Wchodzę do niego. Ja pierdolę, nie trafiłem. Trzymaj go tak, stój i strzelaj do niego. Nie, ja jestem niedorobiony jakiś. Jesteś tragiczny, nie? No k***wa, dobra, stój, no bo się boję dostać heada. K***wa, no i patrz, ile tak dobrze się zostało? A było tak dobrze, było tak dobrze. Nie! Ja pierdol. No ale to nie działa, no to nie działa taser. W takim razie trzeba tu coś zrobić, no. No trafiłem go, trafiłem. Był na nim prąd dwa razy, stary, wiesz. Efekt, ale nic się... On jebane, stary, on jebane. Możemy jeszcze raz spróbować. Dawaj, dawaj. Dobra, dawaj. A potem musimy już ZS, bronić ZS-a. NG? Pomóż nam, Angelika. Mam dla ciebie bojowe zadanie, Angelika. No, słucham. Chciałabyś być porwana? No, mogę być. Dobrze, mogę być! Angie, masz faceta? Dobra, Angie, słuchaj. Zrobimy ci prezent. Jaki? Kulka w głowę. Nie, 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 to nie dla ciebie. Dobra, dobra, dobra. Na spokojnie. Przeładowuję taser. Próbujemy jeszcze raz. Ej, przebierzmy się za... Masz trójsapera? Nie, mam. Ktokolwiek? Nie, musiałbyś policjantowi zabrać. Musiałbyś policjantowi podać. Kurwa mać. Dobra, dawajcie, próbuję. Ty spróbuj do z tym tego panelem środkowego. Dobra, tak, dobra, do dobra, 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 jeszcze raz. Tak przy okazji. To sekretarka pastora proboszcza. 27 minut, proszę przekazać, że Erwinkowi 27 minut zostało. Jasne, i przyjeżdżamy. Przekazuję. Dobra. Full focus. A dobrze, czekaj, póki go nie agrujemy. Mówiście na tych drzwiach? Na tych drzwiach jest, użyj windy, Reiji. Czekaj, próbuję najpierw panel. Panel nie działa! Dobra, spróbujcie. Mam pomysł, o mój Boże! A co jak ten robot musi coś zestrzelić? Jego trzeba tak przeciągać, aby on zestrzelił jakieś rzeczy. Opatrzyliście te drzwi a, przy nim? Kajdanek nie, bo nie da się kajdanek na NPC-ta. Ej, spróbujmy teraz zeskoczyć na te drzwi. A tam za dół. Nie, nie, ja próbowałem, próbowałem. Może na zewnątrz gdzieś jest rozdzielnia elektryczna zrobienia? No to powiem tak, on jest na pewno niezniszczalny, no nie? Tak, żeby go... Ja p***ole, zostali mi karbusia. No, karbo tankiem ekipy nie będzie. Dobra, sprawdzam teorię tanka. Dawid leży. K***wa, on mnie goni. Tankuje to, tankuje to. Ja p***am. O k***wa, to działa! Ty! Maska działa! Ej, dobra, na pewno coś trzeba zrobić, żeby go... Kolego, chodź do mnie, przytul się, proszę cię. Aaaa! Działa! Działa, działa! No, na razie, zadziałało, ała! Dobra, to trzeba coś na zewnątrz zrobić, jak k***i. Dobra, panowie, plan działania, plan działania. No i tu się zaczynają schody. Ja bym proponował zebrać absolutnie wszystkich. Wiem, że śmietana z handlu pomocy, czy ktoś się z nim skontaktuje, ja się mogę skontaktować. Dobra, 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 okej. ZS-a na pewno też. Ile osób ma śmietana? Wszystkich? Sytuacja jest taka. Ja bym podszedł do tego zbrojnie, ale kulturalnie. Policja przyjedzie na ZS-a, powiem, że nie mam zamiaru się oddać w ręce policji. No. Ustawmy się tak w 30 na balkonach, na ZS-ie po bokach i wszędzie i niech oni wejdą. Tak, niech oni wejdą, a my wyciągniemy z pokoju szefa w worku na głowie jakieś osoby. Dobra. I powiemy, że mogą nam zamknąć, nie będziemy się strzelać, ale wtedy... Zadzwoń do Skrorangę i jej wojowników ulicy. Tak, zadzwońcie do wszystkich. Ja zadzwonię do śmietany, żeby powoli się grupowali. Mobilizacja. Wszyscy na ZS-ie. Publikacją, mobilizacją, drodzy państwo, bo przygotować, przygotowała, robimy troszeczkę k***y,
Wszyscy. Prezent od Lucyny. Właśnie, a to zaraz tam, zaraz. Komunikować. Halo. Co robisz? Ogarniam sprawy. Nie ogarniaj spraw. Interwencję mam. Ogarniam. Nie ogarniaj no spraw to teraz. Dawaj tam, gadaj z Newton. Ogarniam sprawy. Michaelku? Mhm. Mam kasę tylko w gotówce. Czy ja ci mógłbym jakoś oddać w gotówce? Wiesz, może być pod komendą gdziekolwiek, no żebyś nie czuł się, nie wiem, zagrożony. Byle gdzie, nie wiem, jakiś burger. Nie. No p***ało cię, Michael? No co ty, ja przecież w zakonie pracuję. No to mogę na gdzie? Burgera podjechać, bo dobra, głodny jest. Dobra, to podejdź na burgera zaraz, dobra? Dobra, będziemy mieli mini Majka. Mini Majk i ktoś z doju. Kurwa. Janek! Otwieram k***wa aplikację doju i widzę adwokat urzędowy. Juan Pablo p***ny. Co ty w ogóle, Janeczek, okay, teraz robisz? Ostatnio. Tak? I obroniłeś? Kurwiam policję. Mógłbyś bardziej w***ć policję, ale k***wa nie wiem, czy byś chciał. Jak? Mam wizję, a ty się rozsprzedasz policji? Nie sprzedasz się policji, nie? Nikomu się nie sprzedasz. Dobra, słuchaj, Janek. Ty sytuacja się sprzedasz, jest taka. Jak ja mam człowieku radiowóz swój? Słuchaj, Janek. Chcą mi zamknąć ZS-a, bo uważają, że to funduje terroryzm, nie? No trochę funduje. I chcę zrobić tak, że jak nam wiadą na ZS-a, to ja mówię tak, mam jednego policjanta, jednego medyka, jednego adwokata. Od ich wszystkich, jak się nie o***ło. Ale ciebie mnie o***ło. I tak. Chciałbyś może? Głupia w sobie propozycja. Spisek, rozumiesz, wejść? Spisek, dawaj. Ja proponuję zrobić tak. Dawaj. Porwać Estebana, zerwać go na pół, tylko okracznie. Nie uwierzysz, ale właśnie, jeżeli chodzi o policjanta, to właśnie myślałem o Karle. No dobra, ale wiesz, chodzi o to, że Karła bym rozjechał, nie? Tylko wtedy już nie mam zakładnika. Jest. Przy banku, rozumiesz, przy Mission Row? No. Esteban właśnie rozjechał w zakładniku. Stoję tu. Czekaj, jadę. Co się dzieje? Esteban se rozjechał w zakładniku. Co tu się dzieje? To nie do nas, nie? Mam jeszcze czas. Nie. Esteban co zrobił? O zakładników przy Mission Row. Huch. Esteban policjant? No. A może nie Esteban policjant? Co jest inny Esteban? Oprócz Milaroya Ramirez, Esteban Pontoya Monteno? Nie mam pojęcia. Sam sobie poradzi. Bierzemy tą dwójkę? Tak. W centrum miasta, jak ich porwiemy, to... Najcie mnie pod latarnią. To co, na trzy? Ja ich kuję. A tak jest. Ja ich kuję. No i co? Ty ich kujesz i co? Daj mu godzinę. I zabieram GPS Estebanowi, ale ktoś już prowadzi naszą furę. Ale od razu. Dobra, Karol, dobra. Bądź ready na prowadzenie. Wysiadamy. Ten już ucieka, z bronią. Odjechać na burkę. Biorę cię, Esteban. Karbo leży? Czy powiem? Leży policja. Siadaj, bierz karbo i ten. Wziąłeś mu GPS. GPS-a tylko, no. Ty zostawiłeś ich. Dobra. Jesteście! No odjechaliśmy, k***a! Zostawiliście mnie z łysym! No to idź za bank. Odstawię tylko tego, Estebana. Zostań tu ze Estebanem. On nie ma GPS-a? GPS-a nie ma, ale ma telefon. Weź mu jeszcze jakieś inne rzeczy. Jadę, jesteś free? Jesteś git? Jest git? Ja jadę rowerkiem sobie. Jest git. Thanks. I'm glad you came along. A, no dobra, to miłego rowerowania. Tak, my git. Jedziemy. Ogarniajcie resztę, ja jadę z nim na medyka, na ludzie. Dobra, na to ludzie. My ogarniemy, dobra, ty ogarnij. Kurwa mi gryzie! Weź mu wszystko, co nie ten. To niebezpieczne wziąłem. Już. Estebanik! Kurde! Kurde! Chcesz się duelować? Na szczekanie, na gryzienie? Na co chcesz? Szczekanie. Dobra, reszty, wszystko masz git. Dobra, weź go. On ma tą opaskę eventową. Ej! Esteban, no. Tą opaskę co masz, to jest za opaska? To jest ze Squid Games? To jest stary ze Squid Games. Przywiązuję cię tutaj na razie. Dobra. Zaraz pod ciebie przyjdę, dobra? Estebanik. Daj mi dobra. Chwilę, muszę po karbo pojechać. Witam. Siema, przypilnujesz go? Tak. A z kim mam do czynienia? Pani, jestem kierownikiem na ZS. Okej, okay, miło mi poznać. Erwin Nakus, szef. Dobra, więc tak. Miła. To ja Esteban, haha! To już nie będziemy się tutaj cackać. No to ja, tak. Dobra. Tam idzie. Odstawiliśmy Estebana do pokoju szefów. Potrzebujemy jeszcze jednej osoby. Jaki było radio? Bo już... 559. I teraz potrzebujemy jeszcze jednej osoby. Idziemy na bazę po rzeczy jeszcze, bo nie mam kampanii. Dobra. Niech ktoś zmobilizuje szpitany, żeby wszyscy się na ZS-ie zebrali. Są przy ZS-ie, czekają już.
Rzućmy tutaj. Dobry, panie, ja siema, Suzuk, jesteś może na doju albo gdzieś blisko, bo chciałbym się pozbyć rowerka. Mogę być za chwilę na doju. Dobra, dobra, to ja będę czekał w samochodzie, komodzie. Dobra. Albo jakimś... tutaj przed, dosłownie przed... Dobra, dzięki. Dobra, będę miał jakiegoś Suzuka. Asystent może być, niech będzie. Halo, halo, Suzuk? Halo, witam. Siemanko. Suzuk. Ja mam rowerek, Nicole, który chciałbym przepisać. Nicole Erwina na Kelsa. Rowerek, przepraszam cię, ale będziesz musiał podnieść ręce dzisiaj, niestety, ale będę musiał cię zakłuć. Czy masz przy sobie GPS-a? Polo Carbonara do Nakl. Właśnie go zakuwam, no cicho. Tylko cię przeszukam, proszę, przepraszam cię. Będziesz potrzebny na dosłownie chwilę. Tak, tak, wiem, na spokojnie. O kurwa, ale jesteś łysy. Kolejka policyjna jest już nad warsztatem. Jadę z dwoma na warsztat, znaczy z tym drugim. Mamy policjanta i adwokata. Dawaj, bo tu helka wisi, ja na nią patrzę. Z prokuratorem, więc. To nie on. To nie dobra, no Suzuk. Dobra, Gildia Sky jest gotowa, śmietany właśnie zajmują walkę. To k***a nie Suzuk. Weźcie drugiego do pokoju szefa. Siema, już podjeżdżam. Już podjeżdżam, daj mi dosłownie pół minutki i już podjeżdżam. Dawaj od razu na parking, to... No, on się rozłącza, jak ja! Po jest! Witam państwa. Dobra, dobra. Będę potrzebował was obu, abyście podnieśli ręce do góry. Od razu mówię, jakby na razie zaczniemy rozmowę, nie szlamy nic. Bo wiadomo... No to jest ostateczność, na razie tego nie robimy bez kola. Czyli, no chyba... Ostateczność, to mogę strzelać, mamy. To spoko! A przez co uspokójcie? Powiedzcie Wagosa, bo nie wiem, czy oni wiedzą 559 radio. Dobra, nie mam trzeciego, niestety. O, jak masz... Dosłownie w tym miejsce podjeżdżam. Już nie przyjeżdżaj, teraz ja jadę do ciebie. Pomrecza. Zapraszam wszystkich już na... O, k***wa, ale się ustawiliście za... Tak jak mówię, niech oni tu wejdą, wszyscy mamy broń w ręku i tak jak mówię, sytuacja jest następująca, mamy dwóch zakładników, mają się odpi***lić od ZS-a, to ich wypuścimy, jak nie, to odpi***lę zakładników, nie ma najmniejszego problemu. Ale tak jak mówię, mamy tutaj upper handa, więc nie strzelamy się w razie czego, ani nie robimy akcji przed ZS-em, dajemy im tutaj wejść, niech oni sobie tutaj przyjdą, a my stoimy na tych. Przypadkiem, żebyś nie otworzył bocznych bram, jest specjalnie tylko ta główna otwarta. Dobra, bądźmy... Gotowi. Długie są full chyba. Idzie policja. Idą w flesza? Oni w grupie idą. Nie, nie wal flesza. Znaczy jak... My lecimy na plecach z kałachami. Jakiś monster, raczej jedno mi się przydał. Znaczy dawaj, dawaj, ty, refill supply, dawaj. Czekam na ciebie przed warsztatem. I nie, jak nie będzie kola. Paweł, zapraszam cię serdecznie do mojego domu. Do środka. Przypominam, nie strzelamy kulturalnie. Najpierw robimy na nich presję mentalną, więc nie strzelamy, stójcie ze bronią na chilku. Nie odbierajcie telefonu z pistoletem w ręce, chociaż wiem, że Heidi nie ma. Witam serdecznie, Paweł. Proszę podejść bliżej. Porozmawiajmy. Witaj, Paweł. Ale masz broń na plecach, Paweł. Dziękuję. Masz fajną broń w rękach. A zdejmy, właśnie będziemy strzelać. Nie będziemy się strzelać, no co ty, jesteśmy cywilizowanymi ludźmi. Zależy. No i o co chodzi, Erwin? Czemu przyjechałeś na komendę? Miałem biznes. Paweł, przyjechałeś do mnie, do mojego domu, pod moje bramy. Słucham cię. Co byś chciał ode mnie? Naprawić ci pojazd? Nie, Erwinku, ja bym chciał ciebie zabrać za komendę. Musimy do porozmawiania, wiesz? Niestety nie jest to możliwe. Nie jest to możliwe. Nie jest to możliwe. Jestem obecnie bardzo zajęty, z***ny robotą, jak widzisz. A, Erwinku. Raczej później i tak za mną pojedziesz na tę komendę. Ja to wiem i ty to wiesz. Po co tam pogórze? Paweł. Nie jesteś pierwszy, który próbował. Zapytaj Grzesia, ile mnie ścigał, ile próbował. Ile stopni stracił. Nie ma co się oszukiwać, że między mną a Grzesiem jest drobna różnica. Ty nie lubisz w d***, tak? To jedna... Słucham cię, Paweł, co byś chciał? Po co przyjechałeś w moje skromne progi? Przyjechałem w twoje skromne progi, no bo... Ogólnie tutaj jest sporo informacji cieszących, które w sumie miałeś okazję przeczytać w SMS-ie, prawda? Przyjechałeś zamknąć warsztat. To też, ale głównie po ciebie, ten warsztat to przy okazji. Ale to spokojnie, to nic długotrwałego, nie? Zamknąć ten mógł mordę. To raczej na jakiś czas, tutaj... Sprawdzisz to, sprawdzisz tamto, no i co odzyskacie później, nie? No to Pawełku, zrobimy teraz tak. Przedstawię ci... Jajko niespodziankę, kinder niespodziankę. Kodemie, proszę wypuść, wyprowadź tutaj dwie osoby i przyprowadź mi tutaj na górę. Jasne. Mam tutaj dwóch gości, którzy niekoniecznie przyjechali naprawić pojazd. Jest to operator Departamentu Sprawiedliwości oraz policjant, mały knypek.
Esteban. Dziennik. Jest to moja karta gwarancyjna. Mamy karła. A więc tak, panie Snitch. Oferuję to, żebyście się na razie wycofali poza warsztat. Pracownik doju. Za jednego zakładnika chciałbym, żebyś się ode mnie odpierdolił, Snitch. Za drugiego zakładnika chciałbym, żebyś się odpierdolił od tego warsztatu. Aż 5 minut na zastanowienie się. Rozejrzyj się dookoła, czy to wszystko jest tego warte. No to tak, od warsztatu ewentualnie myślę, że mogę się odpierdolić, ale od ciebie się nie odpierdolić. Okej. Michael! Cicho. Na razie jeszcze nic nie róbcie, zrobię jeden manewr. Chyba, że oni zaczną, ale mam nadzieję, że nie. Informacyjnie dla tych, którzy są vis-a-vis mnie. Jeden policjant jest Paweł. W tym małym boksie przy karakarze. Zła odpowiedź. Reszta stoi pod wami. Masz jeszcze jedno życie. I bądźcie gotowi. Bądźcie gotowi. Bądźcie gotowi. Masz jeszcze jedno życie. Na spokojnie, na spokojnie. Ale na razie nie strzelamy. Na spokojnie, na spokojnie. Piątkę, jak spokojnie, słuchaj mnie, synu, po piętrze, znosisz mi go tutaj teraz, kurwa, w zębach, żebym ja go mógł opatrzeć, zanim dole temu, kurwa, czarkogłowemu, kurwa, nie, dobra? Zrobimy, Paweł, tak. Dasz mi oficjalny statement, że odpierdolisz się od warsztatu i dasz mi stąd odjechać z moją ekipą. Zostaję tutaj z pracownikiem doju, Estebana ci oddam. Siwy, zanieś Estebana do Snitcha. Podaj mi go, ja go złapię. Niech łapie. Esteban! Dla mnie warsztat to świętość, jest to miejsce spotkań moich przyjaciół. Mnie możesz ścigać, it's okay. Nie liczyłem na to, że się zgodzisz. Niemniej jednak, teraz konsekwencje otrzymał Esteban. Za tego biednego pracownika doju chcę otrzymać gwarancję odpierdolenia się od mojego biznesu, jakim jest ZS Customs, oraz żebyśmy stąd odjechali razem z wami. Możecie nas ścigać, f***bane. Od warsztatu się odpalacie. Dobra, zgadzam się. Na piśmie. Podaj mu proszę karteczkę, kolego. Co tu mamy napisane? Może przeczytasz nam wszystkich. Pewnie. Ja niżej podpisany Paul Snitch pragnę zagwarantować, że wytłuszczonymi literami odpalę się przecinek raz na zawsze i na dobre od warsztatu ZS Customs, którego właścicielem jest Erwin Nagels. No i Paul Snitch podpisane. Jak podpiszę jeszcze dwóch niezależnych policjantów. Ale ich przecież podpisy nie mają znaczenia w tym przypadku. No panowie, teraz sytuacja jest taka. No gwarancji nie mamy, ale możemy jakąś gwarancję zażądać. Tylko jaką? Jaką? Jak? Dalej mamy zakładnika. Okay. Wydaje mi się, w imieniu policji da imu. W imieniu policji, tak? No jedynie. Dobra. Bo jak ona na siebie, to przyjdzie rajczyl i powie, haha, to nasnicza. No. I Departamentu Policji stanu Los Santos, bo jeszcze ci zaraz powie, że podpisał za kogoś innego jest bez pokrycia. Wszystkich nas stąd i tak nie wypuszczą, bo rozmawiałeś mi nie Majka. Sytuacja jest taka, Pawełku. Dobrze, dobrze. Ja podpisałem dokument. Paweł, proszę tutaj proszę aneks jednak do umowy, no. Że my jako policja odpiszemy się, nie ty. A jak jest napisane? No, że ty. Ja, Paul Snitch. Przed warsztatu. Przepisz, żeby było, że my... Twój podpis i tak jest. Zaraz, ku. Ja mam okay. Dobra, to nie ogarnę. Dalej jest twój podpis ważny? Tak. Przekreśl i podpisz. Dobra. Dobra. Czyli zgadzasz się ze zedytowanym... Pisma. Zgadzasz się z tym dokumentem. Parawka. Tak. Dobrze, zaraz przedyskutuję to z naszymi. Jakbyś mógł, Paweł, to wycofaj. Dobrze tutaj się, bo to jest trochę napięta atmosfera. A przecież... Nie postrzelą mnie chyba, nie? No chyba nie. Zwiążcie go na nowo. Już nie chcę. Już go będzie wiązał. Dobra, i teraz tak. Dał mi dokument, że cała jednostka policji Mission Row i innych komend, że się odpierdolił warsztatu. Jeszcze to jest ważne? To nie jest tak, że przyjdzie sobie sędzia główny i zamknie warsztat? Chyba no, lepiej jak sędzia główny to... na wieki wieków, no. No właśnie. Pamiętaj, list gończy masz na mnie. Jeżeli uzgodnimy tutaj ten dokument, to odjeżdżam ja... I moich trzech znajomych. Reszta może sobie po prostu stąd odjechać. Tak. Nie gonicie ich. Gonicie mnie. Chodzi mi o innych pracowników. Chodzi ci o mnie i ja mogę stąd odjechać. Okej. Bo pamiętajmy, że uzgodniliśmy odjechać od warsztatu, a nie ode mnie, prawda? Dobra. Więc zróbmy tak. Ja zaraz ustalę, czym byśmy odjeżdżali i zaraz zrobimy jeszcze review tej umowy, dobrze? Daj mi chwilę. Czym chcemy w razie czego uciekać? Panowie, w razie czego zrobimy tak, bo oni mogą fejkować. Prosiłbym was, żeby reszta tu po prostu została i chwilę przypilnowała warsztatu, dobrze? Jak my będziemy uciekać? Bo to może być tak zwane robienie w bambuko!
Oczywiście, dobra, może. No, ja czuję, że to oni będą zmadowani. Jak zgubimy pościg, to oni tu wjadą, czy coś takiego. Ja myślę, że jak to jest nic, to myślę, że nie wiem, czy ci da wyjechać nawet. Tak? No, znaczy, dlatego... Da ci wyjechać, ale mogą do was napierdolić. Tak. Ja wynegocjowałem z nim, że jakbyśmy odjeżdżali już po wynegocjowaniu wszystkiego, to gonią tylko nas, was zostawiają. Więc po prostu możecie tutaj zostać, pochillować chwilę i zobaczymy, co się będzie działo, no nie? A upewniłeś się, że nie postawi ci kolczatek przed wyjazdem, bo wyjechać ci da, ale zaraz to, zaraz to uzgadniemy. Tak, zaraz jak ciągniemy auto do środka, to możemy bokiem wyjechać. Jesteś w stanie mi, Paul, zagwarantować, że możesz w imieniu policji się wypowiadać i podpisywać umowy. No i teraz pytanie, czy on robi... widzowie? Czyli ty podpisujesz umowy? Tak. Może to ktoś potwierdzić z jakiejś restauracji albo z czegoś? Ludy, partijka, bilarda? Czy jest ktoś teraz szefa, z biura szefa? Nikt. I zawsze on wszystkie umowy załatwiał z nami, jak ja, z tego co ja pamiętam. No prawda jest taka, że faktycznie teraz Snitch to robi, a biuro szefa z góry istnieje, więc... możemy mieć albo tą, albo żadną, bo ich nie ma, nie? No dobra, no weźmy tak, no jak będzie problem, to się rozwiąże do inaczej, nie? Weźmy tak, jak nas ja, to ich rozwalimy tutaj, dobra? Jak coś, to już widzę, że sczytują blachy, więc nawet jeżeli nas puszczą, to będziemy mieć poszukiwania. To zrobimy to tak. Zagadaj o to. Zrobimy tak, uciekniemy stąd. I jak uciekniemy, to wrócimy na warsztat i zobaczymy, czy tutaj policja wróci, okej? Okay? I jak wróci, to ich rozdalamy po prostu, dobra? Okej, okay, Paweł, zróbmy tak. Uwzględnij te blachy, żeby nie... Dobra, uwzględnię. Dobra, idę na dół. Czym uciekamy, w razie czego? Komoda jedyna zostaje, jak cztery czwórka. Dobra. Więc tak, Paweł. Sytuacja jest taka. Komoda albo... Odjedziemy stąd. Po oddaniu zakładnika, czwórką, komodą. Niebieskie jakieś, dzik. Dobra. Reszta tutaj zostaje, bo oni sobie tutaj pracują na warsztacie i sobie chillują. Ignorujemy ich. No to już dalej. Uciekamy, tak. Sytuacja jest taka, że tutaj podobno jest fama, że tutaj spisują blachy. Bardzo bym docenił, gdyby to zostało zignorowane. Nie są spisywane. Bez znaczenia. Czy wy spisywaliście jakieś blachy? Tutaj są losowi klienci nie też. Nie wiem, jak podchodził nie chciałbym, ale żeby... są losowi klienci i tak dalej. Więc jeśli spisywaliście jakieś blachy, to te blachy bym pomijał. Kaj mówi, że to niebieskie, czym przyjechaliśmy, jest lepsze trochę od komody. Ja przyjechałem tym niebieskim. Reszta fur jest losowa. I wyjmiemy sobie komodę, bo ona jest tutaj na warsztacie zaparkowana. Nie komodę, to niebieskie. To niebieskie jednak, sorry, tym niebieskim będziemy jechać. Za plecami jego. Tym, tak. Tylko sobie naprawimy, no nie? Dobra, ja mam kanister w tym. No i ja też nie chciałbym mieć kolczatek na samym starcie. Myślę, że to jest dżentelmeńska tutaj umowa, prawda? Oddaliśmy policjanta. Myślę, że o takich rzeczach nie musimy rozmawiać. Myślę, że nie możemy. Dobrze, zatem tak. Ja biorę ten dokument ze sobą. Naprawimy sobie pojazd i się rozjeżdżamy. Dobra. Niech lepszy wygra. Kurde, po części chciałbym, żeby policja się zmadowała i nam tu wjechała siłą. Bo oni by musieli wejść do środka i dostają ostrzał z każdej strony, czat. My chyba tego nie możemy przegrać. I wy gdzie? Dobrze, teraz Paweł. Się mogli odjeżdżać. Jak dasz nam zielone światło, uciekniemy. Będziemy uciekać. Reszta jest ignorowana. Dobra. Widzowie, jaki jest minus tej ucieczki? No, że Erwin Driver na koniec nie prowadzi, prawda? Tak to byśmy w minutę uciekli, no ale jest tak jest. Ja nie ma. Jak typujemy? Bo według mnie to się gubi w minutę, tak? O, mamy! Tak, z***liście to wyglądało, jak wszyscy na tych, naprawdę. Wyrzucili cię bombę. Erwin miał płacić 150 koła każdemu, kto tam każdemu. Był. Każdemu! Nie no, tak to nie. Ale nie z mojej kieszeni, ani karbo. Aha! To trochę skadnie, żeby tam zapłacić. Coś ogarniemy, ale spokojnie, it's not over, till it's over. Możliwe, że policja po ucieczce się zmaduje i wróci, więc jeszcze poczekajmy, dobra? No i możliwe, że my z nią wrócimy, więc... Merch jest git, jak działa cały czas, no, nie wiem, Nitro ma chyba to 7x7, czy coś takiego, no nie? A ja robiłem taki merch bardziej taka, że o, teraz jest okazja, można przez tydzień sobie coś zamówić, no nie? Ale o, ekipa się odezwała, przesiadka. Że... przesiadka. Jakie, jaka to god przesiada! Jakby do niego dotarliśmy. Stary, normalnie instantowo, kurde. Dawaj na grawitacja liczy Pastorkowi. No, na górę. Pod skokiem stoją. Ale tutaj rozstawią nam... Jesteście, ja nawet nie widziałem was, dobra. No, długa historia. Policja od północy. Tak, wyjeżdżamy. Damn. Przepraszam! Co? Spróbuję ci zamknąć ten warsztat. Co to robi? Mini Mike zadzwonił. Wybejtowałem, że oddam mu w dług, a zajebałem go. Jezu. Ej, Troy, to może powiedzieć, że jestem... tyranem. Jego wina zaufał. Każdą postać ja ostrzeliwuję, okradam. No on może powiedzieć, że tyran. Jesteś poszukiwany przez SCPUL? Tak. Ja nie chciał. Jestem poszukiwany śmiecią. Zyp.
kurwa! O kurwa! O, zdestylowali nas. Destination! Oj! Cholera! Patrzcie ZS-a, zanieśli mieli komodę Fairworks przed ZS-em podstawioną. Może nie pod ZS-em? Co to jest, że ekipa Thanosi? Jezu, Thanos! Kurwa, co na trawniku postawić ją? Daj za postopa, żeby nie było, że z ZS-a wyciągamy kurczak. No, może być ZS i możemy wyjść w 10 osób. Żyjemy, żyjemy. No, 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 na razie uliczki. Jak pojedziesz na warsztat, to teoretycznie nie mogą cię gonić, bo mieli się od niego odjechać. Nie do... Widzu, tak to chyba nie. Zrób tak, że top 3 dostają koszulkę plus 50 zł. O k***a, konopska stawka. Teraz. Widzu, zrób perfekcyjną grafikę na merch dla 1000 osób za 50 zł. Uuu, nie wyjście dynamiczne, ja p***ole. Ale wyskok do jeba. No nie mogłem, bo... Do widzenia. Ale wyskoczyliśmy, co? Mocno wyskoczyliśmy. No oprócz Davida, nie? Wiadomo, no zawsze musi być jakaś kłoda. Nie, ja wysiadłem pierwszy, k***a, tylko... I dlaczego zamiast... obrażasz? Dlaczego obrażasz? Bo zamiast siadać tak, jak siedzimy w tamtym aucie, żeby było łatwiej, to ktoś biegnie... Pastor nie, Erwin! Co jaka z tym idiotą pójdzie ten zależy, że jak oni tak będą stać i abiszować się bronią, to ja się nie zdziwię, jak tam jakiś patrol się przejedzie i po prostu rozstrzyga. Dobra, przekazuję. Weź i... Bo ja na pewno byłem poprawiał. Snitch powiedział, że mogą się od warsztatu, ale jak będą wszyscy się afiszować bronią, to jakiś patrol może tam wkroczyć. Ale oni się afiszują teraz dlatego, że tak ty. Tak, tak. Ale to jeden pies tu się naprawia. Ja tylko przekazuję, ale zróbcie jak chcecie. Ja nie mówię wam, żebyście coś musieli robić. No spokojnie, tylko przekazuję info. Ksylaksa weź do grafik. Ksylaks chat jest osobą pracującą. On tu przychodzi się zrelaksować. Ksylaks jakby zrobił grafikę, to bym nie wziął tej grafiki. Tylko dlatego, że Ksylaks w wolnym czasie to ma sobie oglądać streamki na chillku albo drugą połówką się zajmować, a nie grafiką na mecz. Mamy Helgę. Jest radio, co robisz? To jest mentor chat, a nie pracownik nasz. Ebrona, może zrobisz sobie sam przy pomocy bota AI? Nie. O Jezu, nie. Nauczmy się uciekać w końcu dwójkami, jak cywilizowani ludzie. Nie, no bo taki okres, nie, że uciekaliśmy dwójkami, tylko no znowu się przesiedliśmy na czwórki, nie wiem czemu. Czemu my się znowu przesiedliśmy na czwórki? Tak po prostu? Nie chciałeś, żebyśmy uciekali czwórką. To? Erwin chciał. A. Ja chciałem? Znaczy nie, właściwie, bo ty zawsze mówiłeś, że dwójkami ten spoko, tylko że w czwórkę jak sobie jedziemy razem, to jest tak, wiesz, ciekawiej. No bo, ma baterię? No tak, no tak, no tak, no tak, no tak, no tak. Ciekawie, ale jest ciężej na to auto. Nie, no ja się jak najbardziej zgadzam. No możemy dwie dwójki, możemy jedną czwórkę, to już jakby, no ja nie prowadzę, więc ja się nie wypowiadam, ale... Nie, to nie jest tak, ja tak jest, tylko po prostu jest strasznie toporne. Nie, no to prawda, nie, no to prawda. Ale a jak jaki jest problem? Czwórki są zbyt... Czy oni są zbyt mocni, czy jak to wygląda? Jaki jest problem? Auta ich są przepotężne na auto takie załadowane w 4 osoby. Okej, bo auta jeżdżą gorzej jak się jeździ w czwórkę, tak? Im więcej osób, tym więcej gorzej auto jedzie, nie? Ty, jedna radiola. O k***wa. Tak. No to robimy go. I nie wiem, czy jest Helka, widzicie, bo ja nie... Jest Helka, jest. Erwinku, twoja mama kieruje Helkę. Amen. No to niezłe L4. Jest. Nie. Jest. O k***wa. A może właśnie udało się, bo wszyscy skoczyli? On zleciał. O k***e, baited! Ja nie mogę! Kurwa, bez pościgu jesteśmy na ziemnego. Pojedź! A Helka? Nie widzę Helki, ale na pewno jest, nie? Jest, na pewno. Twoje 27 sekund Erwina. Nie ma. No nie, bo już jest Raptor. Ale Helka ma królewską wysokość. Czysty na pozycję. Tutaj nie wiadomo do środka, nie ma opcji. Na pewno nie wiadomo. Będą stać na zewnątrz. Pierdolona Helka, jedziemy do osa od zewnątrz. No, my jedziemy na warsztat. Koniec. Run! I poddajcie tego chłopa z tego gręczu, to zajawię chyba. Biegniemy! To jest sędzia jak ktoś. Ja pierdolę. Dobra, kuzynie. Biegnijcie. No i co? Bohatera chciałem zrobić, ale pi***cie! Nie, mnie dorwał, panowie. Biegną od strony północnej. Południa. No, właśnie od tamtąd. To co, od razu ładujemy, czy co? Nie, dajcie mi pies na razie. Siwego jeszcze nie ma, siwego jest bardzo z tyłu, nie wiem gdzie jest karbo. Strzelają się! Strzelają się. Chyba. Znaczy, nie, to jest biegnie, strzelało. Nie, biegnie. Nie strzela jeszcze. A, dobra. Okej, celuję przed warsztatem. No to w takim razie... Do broni. Dobra, protokół obrona Częstochowy.
Jak mnie zrobiłeś, chcesz, to comment get it. Sporą Słuchaj, na cały warsztat za testkastą w tym momencie jest kod czarny. Każdy, kto jest w środku, zostanie postrzelony. Więc jeżeli nie chcecie, żeby ktoś tam ucierpiał, to każcie im wyjść. My możemy zjadnąć na gierę. Oddam ten biznes. Jeżeli macie opcję, to tak. No mamy. Jeszcze nie zaczęli. Padł strzał już stąd. Powiedział mi na radio, że jeżeli ktoś nie chce ucierpieć, to niech wyjdzie z warsztatu. Dobra, padałem już strzały i tak. Tylko pamiętajcie, żeby nie zamykać tego warsztatu, nie? Żeby on był otwarty, żeby się... jest otwarty, dobra. Brama cały czas będzie brama otwarta. Główna brama niech główna będzie otwarta. Boki, brama ma być nie, otwarta. Boki mogą być zamknięte jak najbardziej. Ma być wejście jedno. Ja rozumiem, że jak jakiś random podłożą mi nogę, tak to nazwijmy, to ja już tam nie mogę wrócić. Nie, no oni teraz pójdą się wgrupować słod na 100%. A, nie słod wzywają, poczekaj. Na 100%. Karbo, gdzie ty jesteś? Wszyscy jesteśmy w środku, czy ktoś jest na zewnątrz? Karbo, dalej. My jesteśmy na zewnątrz, na... Przed ZS-em co mieliśmy. W środku też odstawa czeka, żeby wyjść na plecy. Ja żyję. Żyjesz? Dzięki. A Dawid? Ja żyję, ja sobie odjechałem i teraz jestem ogarniający rzeczy, szybko idę. Na spokojnie, pamiętajcie, oni nawet nie mają jak nam rzucić flesza ani nic, nie? A co ty robisz? Oni też, taktykę, też, na razie, no. Też na razie nie pikujcie, bo oni zrobią taktykę, że nigdy tu nie wejdą, bo wiecie. Wiecie o co chodzi, nie? Uwaga na flesza jak coś. Ta. 9 rady jakby to. Ludzie od śmietany leżą na autostradzie rozdzielni. Ej, śmietana, kto od ciebie jeździł zieloną tempestą? Rudy z jakimś Janu. Gościem tam leży. Nie, śmietany tam nie ma. Ja jestem nie, tu, ja jestem na środku. Dobra. Czyli ilu jest od nas tych? Dwóch. Czyli jest 19. Od nich trzech podobno, nie? Okej. No to git. Mogę zaraz dosłownie każdy dach dookoła ZS-a są policjanci. Najlepiej było, gdyby oni tu weszli, nie? Bo jak my wyjdziemy... Im wejść do siebie, a nie wychodzić do nich. Tak. Ja bym w ogóle zrobił tak, żebyśmy na razie w ogóle nawet nie pikowali. Bo jak oni widzą, że my pikujemy, to oni tu nie wejdą, no bo my pikujemy, nie? Zróbmy tak, jakby nas tu, kurde, nie było. Leży. Nic leży. Co pokrzyczał, ty? Ale on chciał przyszedł negocjować, czy co? Bo on powiedział... Przybiegł z długą do bramy z tego, co mówili. A, no. Że chciał negocjować. Ej, weźcie go! Ej, da się go wziąć? Może go weźmiecie tu do środka? Nie, bo ciężko. Dalej ciężko będzie? A jakbyście wyjechali... Tak. Uwaga, dach naprzeciwko. Ja usłyszałem tylko tyle. Stitch przybiegł, krzyknął, coś leży. Skoweruj mi ktoś lewą. Ty, a jakbyśmy... Bo teraz pytanie, co my właściwie chcemy osiągnąć? Bo oni pewnie nam tu nie wiadą, nie? No nie, ale... Niezłe L4. Niezłe L4. Oj mam, ale uwierz mi, że jeżeli mam cię pakować za kratę, to będę. Jest rozstrzelenie w górze i informacja od nas w dołu. Pozbieramy swoich i odjeżdżamy stąd. Ja zmieniłem auto, jadę się na prawo. Okej. Nic, nie strzelajcie, pozbieramy tylko osoby sprzed bramy i my stąd odjeżdżamy. Kapitulacja. Ja dole, jestem pierwszym warlordem. Co? Będę ostrzeliwał chłopa spod bramy, oni chcą zebrać swoich i kapitulują. What? O, nie strzelajcie do nich na razie. Zobaczymy, co zrobią. Nie strzelajcie. Jak zrobią jeden krzywy ruch, powiem tak, jak jeżeli przekroczą linię bramy, napierdolę do zera. Czekaj, dzwonię. Może tych zbiorą i nam tutaj przywiozą, tych z autostrady i tak dalej. Jak przekroczycie linię w bramy, to strzelamy. Na razie nie ma naszego funkcjonariusza. Dobra. Możliwe, że to skam? Uważajcie. No na razie nic nie robią. Zebrali swoich. Ty uważaj, stary, z pompą, klient, bo tu... klient! Ja pierdolę. Zajebana pora, co trzeba zrobić? Spokojnie, ja tu na zmianę. To pracownik. Ale to się nie dzieje. Ale to chomik, bo ten... to ty, dobra. Jeden z nas, o. Okej, okay, widzę, pufalka odjeżdża. Karbo, jesteś w stanie zrobić rekonesans do zewnątrz, czy się zebrali stąd? Jeżeli ale to byłoby dziwne. To, no ale wiecie, to jest kod czarny na ZS-a, nie? To nie jest tak, że oni odjeżdżają i koniec, nie? W sensie teraz pewnie tak, ale to oni tu wrócą. Trzeba mieć jakąś taktykę. Ja bym ustawiał, że będą chcieli się przegrupować, no. Trzeba mieć jakąś taktykę long-termową. Jaka jest taktyka long-termowa? Najlepiej by było dostać nie jakieś pismo z doju podpisane przez jakiegoś sędziego głównego, że... No. Wiesz, że ZS jest nie ten, nie? Niezależny. No, wypadałoby. A zaraz, moment, przecież było pismo podobno, nie? Było pismo, że oni się odjechali, ale my tu przyjechaliśmy i on powiedział, że skoro my tu przyjechaliśmy, to oni muszą nas gonić i nakładają kod czarny. Ale sytuacja doleciała jest taka. Doleciała kolejna helka. Ja proponuję zrobić tak, że ja
przepiszę warsztat na jakiegoś słupa pod warunkiem, że nam odpuszczą, nie? I wtedy wiecie, mamy save warsztat na jakiegoś słupa. Halo? To może mi dasz. No, nikogo już nie ty musisz umarzać, bo matka, tylko ty mądra jesteś. I co teraz? No wiesz, jeżeli będzie wejście numer 2, to... Słuchajcie, zapraszamy jutro. Nie, na razie nie chcemy, żeby tam kręcili, jeżeli wy pochowacie bronię. Jest czysto, czy nie? Zobaczymy się niebawem, matka. Nowa właścicielka ZTS. To nie wątpię, zobaczymy się niebawem. Dziękuję, byś powiedział. Miłego. Dziękuję, mamusiu. Gdzie masz ten prezent? Chodź Speedo na jedno radio wyżej. 560. Ja dostałem manczę za skauta, a ty? Ja też. Aha. Jakiego? Schowaj. Tygryska. A ty? Posłowaj, schowaj. Czekaj. Ej, fajny. Aha, 25. Tak. Kochają nas tak samo. Ja, ale... Ej, przejadę się, zobacz jak to... Jak to w ogóle... Rodzinny trip, rodzinny trip! Pano, nie mogę, co jest? Wyciągnij się. Excite girls. Tak, słucham. Erwinku, może i wygraliście bitwę, to się dobrze ale zapowiada. Rozpoczęliście wojnę. Wiesz, co mówił Mariusz Pudzianowski przed wojną? Tanio skóry nie sprzeda. Ja to powiedziałem tak. O, jakby. Właśnie, tak właśnie powiedział. Pozdrawiam cię, pozdrawiam cię. A wiesz, co mówił Thomas Shelby? Jasne, Susan, jestem twoim psem. Stan wojenny. A, że ogłasza stan wojenny. A wiesz, co powiedział Speedo? A wiesz, co powiedział Speedo? Co dziś robimy? O. A wiesz, co powiedział Dorian Lych? Polewaj. No to ma sens, nie? A wiesz, co powiedział Dia Garson? Siema, domyśliłem się, jakie radio i gdzie jesteście. A nie z siostrą też można? Też powiedział. Że Dia Garson mówi, nie mogę, jestem z dziewczyną. True. Trzymaj się. Chodź, zrobimy rodzicom zdjęcie. Można by nie skończyć na jednym kole? Super prezent, mamo. Fajne, jak najbardziej. Jadę! Pepi! Też jadę. Można jakoś fajnie wykorzystać na pewno. Jak kiedyś trzeba na przesiadkę, to się ludzie nas zimie.